Przemku, pierwsza bramka w barwach Zagłębia Sosnowiec i chyba cieszy. Strzały z dystansu zawsze efektowne, duża radość widać było. No oczywiście, w końcu się przełamałem. Szkoda, że w ostatniej kolejce, bo można byłoby ten dorobek jeszcze poprawić, no ale no nie ma co narzekać, że jest w końcu pierwsza bramka. Przygodę z Zagłębiem zaczynałeś trochę pechowo, bo gdzieś tam problemy zdrowotne, nie mogłeś od razu grać, no ale ten ostatni mecz na pewno taka wisienka na torcie tej rundy, chociaż wiadomo, że na pewno cieszyłbyś się bardziej, gdyby był awans. No dokładnie, z awansu cieszyłbym się bardziej, natomiast co, no coraz lepiej się czuję po tej kontuzji, jednak praktycznie 7 miesięcy od ostatniego mojego meczu do pierwszego tutaj w Zagłębiu, także naprawdę te początki były cięższe. Czuję się coraz lepiej i myślę, że w przyszłym sezonie uda się coś więcej strzelić. Ta pierwsza połowa chyba zdominowaliście spotkanie i chyba tak opisywała to spotkanie, że to było dosyć łatwo wywalczone zwycięstwo, pomimo, że tylko jedna bramka. No dokładnie, pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando, natomiast w drugiej połowie już coś się u nas trochę zacięło, ale najważniejsze, że dowiedzieliśmy ten wynik 1-0. Zapowiadałeś, że jest szansa, że zostaniesz, na pewno jeszcze wiele czasu do tego, żeby podjąć tą decyzję, ale podtrzymujesz to, jest taka szansa, że w przyszłym sezonie zobaczymy Cię w barwach Zagłębia? Jest, zdecydowanie jest taka szansa. Dzięki bardzo. Dzięki.